wychodzi z więzienia Andrzej Milczanowski, no i zawiązujemy wówczas, jako że tutaj takim przywódcą strajku 80 roku był Marian Jurczyk, więc Andrzej jakby chodzi z tego więzienia, my już jesteśmy wokół grota skupieni, tworzymy tymczasową Komisję Zakładową Solidarności w stoczni, no idziemy do Andrzeja i no, oferujemy mu, że tak wyrażę, przywództwo, żeby on no, przejął to i żeby stanął na czele tego. Przyznaję, że do dzisiaj nie bardzo wiem, czemu jemu, nie Jurczykowi. Jurczyk jeszcze był w więzieniu, i, no, ale zaproponowaliśmy to Andrzejowi, jako, no, że tu już miał gotową strukturę, bo myśmy już tworzyli, wydawaliśmy pismo, zbieraliśmy składki, mieliśmy kontakty, mieliśmy kolporterów, źródła zasilania w farbę, w papiery, bo to też nie było proste, bo to trzeba było zorganizować to, więc to był cała już była struktura, więc to plus te domy, które mieliśmy wiele takich mieszkań właśnie, jak powiedziałem, do druku, więc to nam dawało jakieś poczucie bezpieczeństwa, ponieważ każdy numer był drukowany w innym mieszkaniu, więc to jakoś tak no, staraliśmy się pilnować i tak prawdę mówiąc do końca stanu wojennego nie było wpadki ani jednej u nas. Zatrzymanie moje było, które na szczęście nie skończyło się dla mnie źle, bo to był chyba 83 rok, gdzie zostaje wezwany do swojego szefa, tam już czeka Służba Bezpieczeństwa i na szczęście przeszukanie, które tam się odbyło, nie wykrywa u mnie w kieszeni składek, które były zapisane na bibułce papierosowej, więc to było miękkie, to było gdzieś tam głęboko w kieszeni włożone, więc ten oficer, który mi włożył ręce do kieszeni, nie dotknął do samego końca, także te składki nie były wyjęte. No i potem już jak zawieziono mnie tam na Małopolską, no to, bo tam była właśnie SB, no to cały czas tylko myślałem, w którym momencie ja mogę to wyjąć i zjeść, no bo to jeżeli to będzie wykryte, no to już jest dowód. W tamtym momencie za wykrycie tego, no to już tutaj bym się nie wywinął z więzienia, więc udało się w momencie, kiedy mnie przeprowadzono na areszt, na dołek tak zwany, no to w tym momencie jakaś taka była chwila, że mogłem to wyjąć, także wyjąłem to, bo to potem tam było przeszukanie kolejne, było przeszukanie i tutaj już było, to już było po zdjęciu spodni, więc to już tutaj nie było możliwości, żeby się to nie wydało. Więc, no i takich zatrzymań, no to już potem od tego momentu, to już było, już trudno mi jest policzyć, bo one już były stałe, to już były takie, że to było wystawanie pod domem mi miesiąc cały, że ja nie byłem w stanie wyjść, bo jak gdzie wyszedłem, to jechali obok i tak dalej, także wejścia do pracy, zabieranie z pracy na bezpiekę, puszczanie, no i ciągły jakby taki napór także, który trwał. No i jakby z momentem wejścia Andrzeja do działania zmienia się nasza sytuacja w tym względzie, że no, Andrzej, znana postać Solidarności w tamtym momencie, ma kontakty krajowe, jeździ na TKK. Zaczynamy już wówczas być takim punktem przerzutowym maszyn i urządzeń z zachodu przez Świnoujście idących, więc mamy punkty, gdzie się trzyma te maszyny, przyjeżdżają różni ludzie typu Jacek Merkel, oglądają, zatwierdzają ten punkt, potem kurierzy, którzy przyjeżdżają, biorą maszyny, rozwożą po Polsce, więc no, trzeba jeździć po pieniądze do Gdańska i tak dalej, także przecież bez pieniędzy nic zrobić nie można, więc to już wchodzi na o wiele wyższy poziom tutaj organizacji, także to już taki miał charakter, nie tylko drukowanie.